Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o stawach. Z wiekiem się one niestety starzeją, ale też są choroby stawów, które powodują ból i cierpienie. Moja rozmówczyni to Ilona Wężyk-Caba, dyplomowana naturoterapeutka, specjalista do spraw dietetyki. Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie Jolu, a z kolei tutaj moja rozmówczyni dr Jolanta Nalewaj-Nowak, dietetyk i psychodietetyk. No to zaczniemy, może powiesz, z czym przychodzą Twoi pacjenci, tak? Do Ciebie, jak to wygląda? Tak, jeżeli chodzi o stawy, mam takie doświadczenie i tutaj faktycznie coraz więcej ludzi z wiekiem ma te problemy, ale i nie tylko. Okazuje się, że i też małe dzieci na przykład dotyka RZS, to jest niewiarygodne, ale coraz te choroby takie, które przynależały do osób starszych, zaczynają już chodzić na ludzi coraz młodszych. Dokładnie. Okazuje się na przykład, że RZS bardzo często jest odkrywany w wieku między 40 a 50 rokiem życia, a teraz już troszeczkę wcześniej. Ja powiem nawet, że miałam pacjentów 9-letnich. Tak, ja prowadzę właśnie, też chciałam powiedzieć, że dzieci, bo mam dwójkę dzieci, które prowadzę i na całe szczęście udaje się z tego wyjść. Też bez leku, bo taką podjęli jeszcze rodzice, ci, którzy chcą być naturalnie, to zawsze przyjdą czy do Ciebie, czy do mnie, bo to jest troszkę inne podejście, zresztą słuchacze tego kanału absolutnie wiedzą, o czym my mówimy. Każdy ma swoją drogę i każdy wybiera, ale jakby tutaj skupmy się, jakie są główne przyczyny tego, tak? Mhm. Najczęściej okazuje się, drodzy Państwo, że są to też, teoretycznie inaczej, według medycyny akademickiej są to genetyczne. Oczywiście z tą genetyką troszeczkę bym polemizowała, ja nie mówię, że ona nie istnieje, bo jest ewidentnie. Niemniej jednak ja bym tutaj akurat im najmniejszy procent przypisaniem, czy jolotycznie. Dokładnie, bo to jest chyba z tego z 10%, a 90%... Podają 40-60, ja absolutnie uważam dokładnie to, co Ty, więc tą genetykę może na razie bym zepchnęła na taki dalszy plan, natomiast z tego, co zauważyłam, to na pewno czynniki środowiskowe i tutaj osoby, które palą papierosy, to niestety mają z tym problem i to bardzo często po prostu się potwierdza. Druga kwestia, oczywiście dieta, no to złe nawyki żywieniowe i tutaj umówmy się, przeciętny Zieliński jednak dużo nieprawidłowych takich dietetycznych i to takie są jakby standardy, których my żyjemy, jesteśmy przekonani, że to jest prawidłowe, albo że nasi dziadowie, pradziadowie to jedli, chociaż w rzeczywistości tak nie jest, więc tutaj jakby absolutnie dieta ma przeogromny wpływ, ale najważniejsze mi się wydaje, że są to jednak czynniki, stres oksydacyjny. To, co robi stres z człowiekiem, to jest niewyobrażalne i jednak te reaktywne formy tlenu, które się tworzą, powodują jednak, że wytwarza się ten proces zapalny w tych stawach, czy tam ta choroba RZS. I tutaj jeszcze ważne jest, myślę, żeby zwrócić uwagę na florę bakteryjną w jelitach, dlatego że ona ma przeogromny wpływ, czyli jaką mamy odporność, to się w ogóle, flora bakteryjna ma wpływ na całokształt naszego działania, ale są takie punkty, że u jednego na przykład pójdzie w stawy, u drugiego pójdzie zupełnie inny organ. Jest jakby, to są już jakieś predyspozycje, nazwijmy to chyba bardziej genetyczne, tu bym może tą genetykę wykorzystała. Ja bym powiedziała, że to jest też psychosomatyczne i to też jest część takiej genetyki, że pewne rzeczy idą od rodziców, ale z emocji. Dokładnie, to jest bardzo ważne. O tym się mało mówi, bo większość osób to nie dowierza, ale coraz głośniej. Mhm. Co tutaj jeszcze ważne jest, przynajmniej ja tak zobaczyłam, Może powiedz trochę o sportowcach, bo tu już mówimy o jakby chorobach. Ale jeszcze chciałam powiedzieć tylko, że co zauważyłam na biorezonansie, że dużo osób ma wirusy. Ma Epsteina-Barra, najczęściej znany tutaj. Co tutaj jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o jelita z florze, mamy nadmiar drobnoustroju z mykoplazmy. I jeszcze tutaj mamy cytomegalię. To są takie trzy elementy, na których zauważyłam powtarzalność u tych ludzi i faktycznie tutaj, czyli wiadomo, że odporność, jeżeli wirusy, to odporność. Tak. Ważne również jest, zwłaszcza kiedy bolą stawy, ja tutaj inaczej się też zauważyłam, że mamy stłuszczenie wątroby. Czyli jednym słowem brak detoksu. I tutaj znowu chodzimy od diety, tak? Czyli po prostu jest nieodżywienie na poziomie komórkowym, dochodzi stres, namnażają się te wirusy i się dzieje. Natomiast jeszcze właśnie a propos sportowców, też o tym wspomnę, dlatego że sport to na pewno zdrowie, tutaj nie podlega żadnej wątpliwości. Tak, ale przesada w każdą stronę jest zła. Dokładnie. Jeżeli ktoś ćwiczy bardzo dużo, czyli zawodowi sportowcy, oni akurat mają o tyle dobrze, to też trzeba
trzeba jasno powiedzieć, że oni mają jakby sztab ludzi, którzy z nimi pracują. Przynajmniej powinni mieć. Ale najczęściej mówię ci zawodowi, no to oni mają tam te witaminy, niektóre elementy, wszystko oni dostają, kolagen. To jest jakby kolagen, oni wszystko to mają, bo po prostu jest duża wiedza, mają tych fizjoterapeutów i tak dalej, więc wszystko jakby względnie jest, nazwijmy to, ogarnięte. Natomiast chyba najgorzej mają osoby, które nie trudnią się tym zawodowo, próbują zrobić, czyli ćwiczą bardzo dużo, bo wiedzą, że sport to zdrowie, ale jednocześnie nie mają, nie ma im kto tak troszkę powiedzieć, że jednak trzeba pouzupełniać te witaminy, minerały, dlatego że jak oni więcej ćwiczą, to oni więcej zużywają wszystkiego w organizmie. No i o ile nasz organizm te minerały ma w kościach, a 30 lat ma, mamy zapasy, no to w pewnym momencie coraz mniej zaczyna wszystko skrzypieć, tak? No tak, bo to jest też ważne, że są takie zrywy sportowców, tak? I oni przeciążają te stawy, myślą o mięśniach, myślą o figurze, myślą o dobrej sylwetce, a nie pomyślą sobie, że te połączenia między kośćmi, które są cały czas zużywane, mogą doprowadzić do stanów zapalnych, przy tym stresie mocnym, no bo ćwiczenie też jest stresem, mogą powodować różnego rodzaju podniesienie stanu zapalnego. A co za tym idzie, bóle stawowe, zużywanie się materiału, no więc jeżeli nie dodamy paliwa, proszę Państwa, do samochodu, no to nie pojedziemy. I tutaj to jest bardzo ważne, żeby to paliwo było dodane na końcu, powiemy o tej diecie i o suplementacji, bo ani bez diety, ani bez suplementacji uważam, że z chorób, nie wyjdzie się z tego. Tak, chorób stawowych strasznie trudno, bo to musiało Ale jest być... to realne. Jeżeli chodzi o RZS, na pewno też miałeś takie doświadczenie, przynajmniej może kilkanaście, nie liczyłam nigdy tego, ale faktycznie osoby wyszły, brały gdzieś ciężkie leki, sterydy, pokręcone, że tak powiem, paluszki, to wszystko napuchnięte. Jest to, ale to trzeba się skupić, trzeba naprawdę dwa lata ciężkiej pracy. Tak. W mojej ocenie dwa lata ciężkiej pracy, ale te osoby były tak zdesperowane, bo tu były najczęściej osoby młode, bo też jest taka tendencja, że osoby starsze się godzą z tymi chorobami i one uważają, że nie da się nic zrobić. Natomiast osoby, które mają 30 lat albo dziecko 9-letnie, to ktoś, kto jest, nazwijmy to... Na początku swojej drogi, to oni jednak dużo szukają, szperają i najczęściej trafiają do takich osób jak my, tak? I to jest jakby realne. Ale jeszcze jedna mi się rzecz przypomniała, że bardzo ważne jest, żeby nam się stawy równo zużywały, żeby mieć prosty kręgosłup. To jest w ogóle kluczowe przy każdej chorobie. Dlatego, że wystarczy jakieś skrzywienie w kręgosłupie, a ono rzutuje na naszą całą postawę i wtedy jedno biodro się bardziej zużywa, drugie mniej. I naprawdę tutaj apeluję też do Państwa, że jak ja to mówię, raz do roku trzeba iść na dobry serwis kręgosłupa. I to wypadałoby zrobić. Takich ludzi jest niestety mało w Polsce dobrych. Znaczy nie chciałabym tu umniejszać, ale może w ogóle powiemy, że i metoda Bowena, żeby już coś ludzie robili. Dokładnie. Czy terapia manualna, żeby o to zadbali, o higienę kręgosłupa, o wyprostowanie się, siedzenie, nie tulenie się, czyli jakby mniej czasu przed telewizorem, spacery. Proszę Państwa, jeżeli boicie się sportu, bo tutaj trochę postraszyłyśmy, chociaż tak jak mówimy, równowaga musi być. 30 minut dziennie jest super, fajnie, ale już 4 godziny, no to już trzeba mieć naprawdę. Chodzi o to, żeby ludzie zaczęli chociaż spacerować, tak? Spacery są bardzo dobre i to jest jakby rozwiązanie. Dzisiaj to już widzę, że coraz więcej ludzi jeździ na rowerach, coraz więcej ludzi idzie, korzysta ze własnych nóg, chodząc po różnego rodzaju zakupy czy do pracy i to jest fajna tendencja, dlatego że za dużo siedzimy. Badania pokazują, to już kiedyś mówiłam, że 8 godzin siedzenia w biurze w domu to jest tak, jakbyśmy wypalili 4 do 5 papierosów. Taki sam efekt na naszej jelita, na nasz organizm, tak? Czyli mówiąc, nie palimy, a siedzimy. To znaczy dokładnie taki sam brak korzyści dla naszego organizmu. Okay. To może teraz powiemy wobec tego, co należy, od czego zacząć, żeby sobie pomóc. Więc tak, ja zawsze będę się skupiać na diecie, bo dieta to jest kluczowa. A może jeszcze ja trochę z biologii zacznę, o tych stawach. No bo jak słyszymy relacje rodziny, która nie jest związana z medycyną, nie do końca zna się na biologii. Stawy mamy wszędzie, stawy nawet mamy między każdą kością, która jest w naszym organizmie, tam są stawy. Także nie tylko staw biodrowy, który najczęściej jest wymieniany i stawy czy łokciowe, czy w dłoniach, ale wszędzie, tak? W całym naszym organizmie.
I dlatego jak zaboli oczywiście jeden staw, bo one bolesne, to wtedy zaczynamy od nich zauważać, ale dbamy o wszystkie. Jeszcze chciałam powiedzieć bardzo ważną rzecz o stawach u kobiet w ciąży. Tak? To jest bardzo ważne, dlatego że okazuje się, że kobiety w ciąży i po ciąży mówią na przykład, że noga im się poszerzyła, że ta postawa im się zmieniła i to jest prawda, dlatego że żeby kobieta urodziła, to natura daje coś takiego, że kości są bardziej elastyczne. Dlatego te dobrzy fizjoterapeuci, no, znający się na rzeczy, wiedzą, że nie powinno się masować kobiet, przynajmniej nie takich mocnych masaży, masaże odbarczające kręgosłup jak najbardziej, żeby nie zmienić struktury kości. Tak, wyglądu tego kości, tej kości, ale ćwiczenia kobiet w ciąży również są bardzo ważne dla stawów, bo nosić 10, 15, a czasami 30 kilo więcej, no to jest ogromnym obciążeniem dla organizmu. Dokładnie, tak? Także każda kobieta po ciąży może też narzekać na bóle stawów. No dobra, to wobec tego, jeżeli chodzi... Co zrobić? Przede wszystkim właśnie, wychodzimy na spacery, to jest dobre. Tak. 20-30 minut kontaktu z naturą każdemu się przyda i to taki szybki codziennie marsz. Na pewno nie wychodzenie z pieskiem, takie jak to niektórzy mi mówią, że wychodzą. Znaczy dobrze, że chociaż wyjdą z tym pieskiem, tak, chociaż tyle, bo muszą dwa, trzy razy dziennie muszą świeżego powietrza, to już jest dobrze, ale dobrze by było z jakimś szybkim. Szybkim, tak, szybkim marszem i wtedy mamy i piesek zadowolony i my też, nasze ciało też. Natomiast dieta. Przede wszystkim eliminujemy z diety cukier, produkty, no mówiąc wprost, węglowodanów, prostych jak najmniej, również zboża. Jeżeli chodzi o produkty mleczne, to tylko zostawiamy masło i oczywiście to na jakiś czas, drodzy Państwo. Ja nie mówię tutaj o całym życiu tak do końca swoich dni, tylko po prostu na jakiś, nie wiem, pół roku, rok, w zależności jak te procesy u Państwa schodzą zapalne. Dodatkowo, co tam jeszcze, no gluten, cukier i produkty mleczne, to takie najważniejsze. Jeżeli chodzi o mięso... krowie produkty mleczne, może zaznaczymy, tak, bo tu chodzi o tak, krowie. I UHT, i te wszystkie mleka, wszystkie przetworzone... Wypije sobie prawdziwe mleko od krowy raz na tydzień, to na pewno mu się nic nie stanie, że już zrobi krowę z tego jeszcze... po imieniu. Tak, i jeszcze i nie jest to sąsiadka. Jest to siadłe mleko, też super, natomiast nie za dużo. Natomiast no, mówmy, że większość ludzi jednak idzie do marketu, więc jak w wielkim uproszczeniu to mówię, bo na temat diety byśmy mogli tutaj też dużo rozmawiać. Ważne również jest, jeżeli osoba jadła dużo, dużo mięsa, to tutaj uwaga, naprawdę na jakiś czas wypadałoby wyeliminować minimum 40 dni. Minimum 40 dni, dieta bezmięsna i wtedy dużo zachodzi oczyszczania i przemian w naszym organizmie. I po 40 dniach, w zależności jak ktoś ma apetyt, najczęściej tutaj mężczyźni sięgają po mięso, jakby to jest zrozumiałe. Oni tego więcej potrzebują, natomiast też zwracam uwagę na grupę zero, która no raczej jak ma taki dłuższy post i to nie wyjdzie na korzyść, to parametry krwi tutaj nam pospadają. Ale jakby to jest bardzo indywidualne i to też trzeba dopasować, trzeba też zobaczyć, jaką organizm ma termikę, jeżeli chodzi o zioła, bo da się też wielu, znaczy uważam, że należy wprowadzić zioła, tylko tutaj też bym nie chciała od razu mówić, ponieważ każdy człowiek potrzebuje czegoś innego. Trzeba zwrócić uwagę, jak pracują wątroba, nerki, poszczególne inne organy, jakie mamy zdolności detoksykacji, regeneracji, jakie mamy, jak dobrze, czy głęboko oddychamy, bo to też jest ważne, oddech, bo do tego ja przynajmniej zawsze uczę swoich klientów, bo to ma wszystko takie, tu drobinka i tak w sumie... No to są puzzle. To są puzzle, dokładnie, to nie da się tak jednego tak, to, powiedzieć. Jakby tak jak w poprzednich naszych odcinkach zawsze schodziliśmy do tej całości i to też chcemy tutaj powtarzać i będziemy to powtarzać, że człowiek jest w całości. Jeżeli przychodzą, czy do Ilony czy do mnie pacjenci, a my bierzemy pacjenta w całości, czyli nie odcinamy mu rąk, głowy i nie zajmujemy się powiedzmy tylko jednym stawem, bo ten akurat boli, tylko sprawdzamy po kolei wszystkie parametry, czyli zaczynając od oczyszczenia, to co mówisz, zmiany diety, spowodujemy, że te stany zapalne zejdą. Zmniejszymy na początek na pewno, ale ważne jest, żeby w ogóle wyprostować kręgosłup. To jest w ogóle pierwsza rzecz, to iść wyprostować kręgosłup i rotację miednicy. To jest ważne. No, w naturalny sposób, prosty. Że nie był prosty taki, tylko... Chiropraktyk. Tutaj uważam, że do chiropraktyka ja znam przynajmniej na miarę do jednego, znaczy do dwóch, ale jeden jest taki naprawdę uważam, że genialny, ale nie będę go tutaj reklamować. To będzie chciał, to najwyżej mnie poprosi gdzieś tam na, nie wiem, na moim fanpage'u. W każdym razie
razie chiropraktyk, zaczynamy dietę i trzeba wprowadzić suplementację. No bo umówmy się, jeżeli już wyszło nam zapalenie czy jakichś stawów, czy coś się dzieje, no to wiadomo, że to są zaniedbania wieloletnie, tak? Do tego jeszcze stres i tak dalej. To wszystko, drodzy Państwo, trzeba odciąć. Wiem, że stres jest trudno odciąć, ale są techniki uwalniania emocji, stresu. Tego już też jest coraz więcej na internecie. Ja też zawsze w swoich praktykach, zwłaszcza osoby nowotworowe, no to to jest w ogóle, trzeba im naprawdę psychologii, nazwijmy, trzeba poświęcić godzinę z wizyty, po to, żeby tych ludzi trochę pozytywnie nastroić, że wszystko da się zrobić. W każdym razie, to co powiedziałam, dzieci i suplementacja i tutaj taka całokształcie, czyli podstawy, to cały adek, czyli rozpuszczalny w tłuszczach, witamina C, z grupy B wszystkie. Zwłaszcza niacyna. I tutaj, w dużych dawkach niacyna. Jeżeli Państwo zauważycie... Czyli wątrobowe. Tak. To osoby, które biorą niacyny w postaci niacyny, bo to też jest ważne, nie amid niacyny, to w tych miejscach, kiedy coś nas boli, zaczyna być bardziej czerwone. Czyli po wypiciu niacyny często osoby, które mają problemy ze stawą, zaczynają podgrzewać sobie stawy. Tak, efekt flash. Dokładnie. I o tym mówiliśmy na poprzednim, może nie o flaszu, ale mówiliśmy o niacynie i z grupy B, to możecie Państwo sobie zobaczyć. Jak na kanale ATVB. Tak, ATVB, gdzie mówiliśmy o homocysteinie i tam jest pięknie opisane, tak. Tam jest właśnie, mamy też tą niacynę i wszystkie niezbędne z grupy B. To jest homocynen akurat, ale sobie obejrzyjcie to jeszcze raz na spokojnie, bo to też właśnie a propos homocysteiny, bardzo często osoby, które mają podwyższony poziom homocysteiny, mogą właśnie też mieć objawy. Dokładnie, zapalenia stawów. I RZS-u. Okej, to się wszystko ze sobą oczywiście łączy. I jeszcze tutaj minerały, tak? Komplikt minerałów daje też, nie będę tutaj też może reklamować i mówić, ale jakby w całokształcie o to dbamy, czyli wszystko dajemy. No i oczywiście ważne takie typowe, ale tu już Jola, to chyba ty powiesz, jeżeli chodzi o te stawy. Konkretnie co potrzebują, bo nie wspomnieliśmy o kolagenie, tak. O kwasie, a to jest typowo. Kolagen to jest temat rzeka. Coraz więcej firm mówi o tym, że ma kolagen, są różne rodzaje kolageny i to jest prawda. Proszę Państwa, jak już wiecie, w stresie nasz żołądek niedobrze pracuje, nasze enzymy nie przetwarzają tego kolagenu, a kolagen to jest białko. Zresztą muszę Państwa powiedzieć i zapytać Ciebie, Ilonka, czy Ty gryziesz od 23 do 30 razy jeden kęs, przeżuwasz? Jak mi coś smakuje, tak. Szczęściara, proszę Państwa, bo wtedy, jeżeli przeżujemy enzymy, które są już w jamie ustnej i bakterie, które są już w jamie ustnej, zaczną dzielić i rozkładać to białko. Jeżeli jemy szybko, połykamy kęsy, żeby tylko najeść się, bo jesteśmy głodni, białko najlepsze, z najlepszej kury, z najlepszej ryby, niestety może nie być wchłonięte. Ale jeszcze fajnie powiedziałaś a propos stresu, bo właśnie ja zauważyłam, że dużo, w dużej mierze stres, niektórzy martwią się o serce, a tu się okazuje, że te serce całkiem nieźle się ma, tylko ten stres to właśnie się skupia głównie na żołądku, tak? Tak. Niektórzy tam są zioła typowo na żołądek i to głównie one są na stres w sumie. Stres i złość. Proszę Państwa, ludzie, którzy się bardzo mocno złoszczą na coś, bo tak, jeżeli nawet ktoś nam zajedzie drogę, jeżeli, nie wiem, spóźnimy się do pracy i mamy tą, złość, czy spóźnimy się do szkoły, to my mamy tą złość. A nie ta szkoła, czy ta praca. Ale tutaj właśnie ciekawe, że ten stres się skupia na żołądku i co się dzieje? pH żołądka podwyższa nam się, awansem się podwyższa. Po prostu nic, w zasadzie to w całym organizmie nic dobrze nie funkcjonuje, ale tak, jak mamy podwyższone pH, powinno być 1,5-2,5, wtedy jak jest wyżej 4,5-5, to wtedy nie wytwarza nam się enzym pepsyna. I ta pepsyna jest właśnie odpowiedzialna za wstępne trawienie białek, a potem już te niestrawione białka trafiają dalej do jelita i tam już się tworzą przez to fermentacja. Pleśnie, grzyby i powstaje cała masa procesów zapalnych, tak? I po prostu jest znowu... I ten kolagen może nie przejść po prostu. Dokładnie. A po drugie, jeżeli jest, tak jak już mówiłam na początku, nie jest dobrze pogryziony, nie jest dobrze przetrawiony, to zostaje w jelitach. W najlepszym wypadku go wydalimy, ale Albo oczywiście złogi, tak. Będą złogi jelitowe. Dlatego jeżeli wypieracie Państwo kolagen, to ważne jest, żeby na opakowaniu doczytać, czy są tam krótkie łańcuchy peptydowe. Dlaczego? I tutaj koło się zamyka. Nasza błona śluzowa żołądka znowu powinna być odbudowana przez kolagen. I teraz jeżeli nie wchłoniemy kolagenu, no to nie odbudowujemy tej błony żołądka i te trawienie jakichkolwiek później białek nie będzie dobre. Więc trzeba taki preparat, który ma małe, krótkie łańcuchy peptydowe do wchłonięcia się i odbudowy błony śluzowej, całego układu pokarmowego, w tym właśnie żołądka i jelit. I to jest podstawa. Mamy kolagen, co jeszcze nam brakuje do szczęścia? Jeszcze powiem o tym kolagenie. I teraz kilka rodzajów tych kolagenów.
oczywiście forma, która jest przetwarzana, tak? Są kolageny, które są liofilizowane, są hydrozowane, są kolageny przetwarzane, one są ze skór rybich, one są z kurczaków, one są też wołowe. I generalnie nie będziemy tutaj mówić, że któryś jest niedobry, bo każdy jest dobry, tylko żeby zobaczyć też taki, który w procesie daje też tak zwane niezapalne, albo działa w procesach niezapalnych, tak? Jest to kolagen natywny, tak on się nazywa, kolagen natywny, UC2, który jakby obniża te procesy zapalne, czynników aktywnych, produkujących cytokiny, a zwłaszcza interleukiny 10, które wpływają na interleukiny 17, a interleukiny 17 powodują stany zapalne stawów. No to mamy kolagen. To mamy kolagen. Dalej. Kwas hialuronowy? Kwas hialuronowy, siarcian chondroityny, którym jednym z czynników takich głównych, znaczy z czego on jest zrobiony? On jest przetworzony z grzybów, które bardzo dobrze wpływają właśnie też na obniżenie tych stanów zapalnych, ale na odbudowę tej chrząstki, bo kolagen też odbudowuje, ale też może działać przeciwzapalnie, a akurat on odbudowuje, bo siarczan hydronityny mamy sami w sobie, w każdej chrząstce on jest, tak? Ale musimy go dostarczyć, czyli znowu dostarczamy to. Jak się coś zużyło, to wiadomo, że trzeba dostarczyć. Dokładnie. No i oczywiście, co jest ważne, kolagen wchłania się z witaminą C. I muszę tak samo jak żelazo. Tak. I muszę Państwu powiedzieć, że struktura cukru jest bardzo podobna do witaminy C. Dlatego organizm, często jeżeli jemy słodycze, a wpadnie nam nawet dobry kolagen, czy jemy, nie wiem, ryby, czy mięso, czy pijemy rosołek. Następuje glikacja białek, czyli rozrywane są łańcuchy i wtedy z kolagenu nici, mówiąc wprost. Dlatego prawda. Osoby, które dużo jedzą cukru, to mają dużo zmarszczek, bo następują czterokrotnie szybsze są procesy starzenia. A to dla tych pań, które nie chcą mieć marszczek, a dużo płacą za kremy. Tak. Taka podpowiedź. I dla tych pań i panów, którzy chcą przejść na dietę, jeśli chodzi o leczenie wszystkich stanów zapalnych, czy zwyrodnieniowych stawów, czy ten RZS reumatoidalnego zapalenia stawów, właściwie cukier trzeba odrzucić. Całkowicie. Całkowicie, bo to ma przeogromny wpływ, prozapalny wpływ na nasz organizm. A mało kto, znaczy mówimy o cukrze, ale węglowodany w prostych, bo bardzo często ludzie tak, to jest tak, że cukier traktują, że tylko to jest cukier, a już a batonik niekoniecznie. A miód jest okej. Tak, a miód jest okej. I owoce też są okej. Wszystko jest okej, ale to wszystko trzeba trochę więcej mieć wiedzy. Sam miód jest, ale to w innej postaci. Też, tak, tam jest w innej postaci, ale nadmiar jak zwykle będzie szkodził, bo to dokładnie. Są też jakby nie były cukry proste. Proszę Państwa, kiedyś jeszcze 100 lat temu rocznie samego cukru, ale w postaci miodu człowiek zjadał 6 kilo. Dzisiaj dochodzi to nawet do 300 kilo rocznie. Tyle zjadamy. Czyli 6 kilo kiedyś, a dzisiaj 300. Dlatego tych chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza chorób, które wpadają i degradują nasze stawy, jest coraz więcej. I coraz więcej bólu. I coraz więcej młodych ludzi, tak? No dobrze, to jeżeli chodzi o jakiś preparat... Tak, mamy preparat, preparat właśnie zawierający ten siarczan chondroityny, zawierający kwas hialuronowy, kolagen natywny typu drugiego. I nazwa prosta? I krótkie łańcuchy tak kolagenowe. Jest. Renostaw i Renostaw Active. Tak. On zawiera te wszystkie rzeczy i te, które powinny być, to są te formy, które absolutnie się wchłaniają i one robią robotę, bo to tak mówimy w wielkim uproszczeniu, tak? W każdym razie faktycznie widać znaczną poprawę, to jest jako dodatek, ale oczywiście bez diety, znaczy oczywiście można to spróbować, tylko wziąć to, bo większość Polaków idzie jednak na łatwiznę i wolą wziąć preparat, bo faktycznie to będą pomaga, musieli długo brać. Ale będą musieli długo brać. Ja zawsze mówię, jak kogoś stać, no to po prostu to jest kwestia czasu, tak? Bo można brać 2 lata, a można brać pół roku, przytrzymać
do tego dietę i wiele procesów się kończy. A ja tylko powiem jeszcze z takiej medycyny ludowej, co nasze babcie robiły, jeżeli chodzi o kolana, to co? Brały liście kapusty. Kapusty, tak. Dokładnie, trzeba go trochę obtłuc, położyć na kolano i po prostu w tym spać. Oczywiście obwiązać to bandażem i tak możemy robić dzień w dzień i naprawdę jest znaczna poprawa. Teraz takich nowocześniejszych rzeczy, jeszcze tutaj żywokost lekarski, bardzo ważny, można zrobić sobie też, są też takie kremy, takie maście, są też nalewki różne, więc też można smarowywać. Można też takich nowszych rzeczy DMSO, tylko tutaj trzeba uważać, żeby nie poparzyć, rozcieńczyć specjalnie. To są takie rzeczy, które możemy działać, czyli tak, działamy dietą, ruch, spacer, ściągamy stres, albo wszystko, co nas stresuje, albo inaczej umiemy sobie to w głowie poukładać. I bierzemy się za podstawową suplementację plus dedykowaną. Witamina C, krzem, bor, cały adek. No to są takie właśnie to, co powiedziałam. To trzeba wszystko wziąć. Jak się w całokształcie Państwo wezmą, to zobaczycie na pewno znaczną poprawę, o ile nie całkowite wyzdrowienie. A tego Państwu życzymy. Dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia. Do widzenia. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.